Witam panie radny. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy na temat planowanej inwestycji na terenie gminy Pelplin. I na początek pierwsze z najważniejszych pytań. Jakiego rodzaju inwestycja jest planowana w okolicy skrzyżowania ulicy Podgórnej z obwodnicą Pelplina? Zgodnie z przedstawionym projektem przez inwestora planowana jest tam budowa zakładu produkcji mączki mięsno-kostnej oraz produktów tłuszczu zwierzęcego. Trzeba też mieć na uwadze, że te produkty będą produkowane z odpadów zwierzęcych, które tak naprawdę w części są przeznaczone do utylizacji. W związku z tym można powiedzieć, że będzie to zakład utylizacji odpadów zwierzęcych, który będzie produkować właśnie mączki tłuszczowo-kostne, tłuszcze zwierzęce, czy też różne inne przedmioty, albo też elementy, które będą wykorzystane w dalszym etapie. Też konsumpcyjnym, z tym, że zastrzeżeniem, że w większości będzie to zakład produkcyjny, a te związki lotne, które będą ewentualnie mogły mieszkańcom przeszkadzać, czyli będą tak zwanym typowym fetorem, będą spalane w piecach, które będą się znajdować w tym zakładzie. Czyli główny przedmiot działalności wedle przedstawienia inwestora jest to produkcja, natomiast dodatkowy przedmiot działalności jest to spalanie właśnie tych związków lotnych organicznych po to, żebyśmy nie czuli żadnych negatywnych efektów produkcji właśnie tych rzeczy. Podczas rozmowy z burmistrzem mieszkańcy przygotowali do niego pytania. Część z tych pytań dotyczy tak naprawdę działalności Rady Miejskiej oraz radnych, stąd pierwsze pytanie od pani Bernadety. Czy radni poprzednich kadencji, tu myślę chodzi o radnych z kadencji 2006-2010, nie wiedzieli, co przegłosowują, uchwalając wtedy zapis o możliwości powstania na tej działce terenów produkcyjnych wraz w tym z działalnością uciążliwą? Czy można ich za to winić? Daleki byłbym od stwierdzenia winy w tego przedmiocie, w takim przedmiocie działania, z uwagi na to, tak naprawdę radni oczywiście wiedzieli, nad czym głosują, natomiast nie mogli zdawać sobie sprawy z tego, jaka dokładnie inwestycja tam może w przyszłości powstać. Mało tego, podejrzewam, że inwestor nawet nie wiedział, co tak naprawdę będzie chciał tam zbudować. W związku z tym, zamiast pojęcia winy, byłbym skłonny do użycia określenia, że swoją działalnością przyczynili się albo umożliwili inwestorowi podjęcie takich, a nie innych działań. Tak więc na pewno wiedzieli, co robią, a same zapisy ustawy, tak naprawdę konstrukcje nie są takie złe, tak? One mówią o tym, że tam może pozostać wszczęta działalność usługowa, w tym uciążliwa. Jest to bardzo szerokie pojęcie i na tyle szerokie pojęcie, że w tamtych czasach podejrzewam tak samo jak i dziś. Każda osoba, która ma obok tej nieruchomości, która była wówczas przedmiotem prac, inny zakład produkcyjny tego samego przedsiębiorcy stwierdziłaby, że chyba nie ma większego problemu, jeśli ten sam przedsiębiorca w niedalekiej odległości rozbudowuje ten swój zakład w taki samym przedmiocie działalności, no bo w sumie ten zakład istnieje. Dużo negatywnych jakby słów na temat tego zakładu albo emisji tego zakładu też nie ma, to podejrzewam, że w 2010 roku logicznym następstwem było tego, że czemu temu inwestorowi nie umożliwić rozwinięcia tego zakładu. Tylko wtedy każdy myślał o tym, żeby ten zakład był takim samym zakładem, tylko większym po prostu, natomiast nie sądził, że przedmiot działalności będzie skierowany bardziej do odpadów zwierzęcych. Tak więc no faktycznie dalej uważam, że jak na podjęcie na 10 lat wstecz uchwały o takiej treści nie jest na tyle rzeczą, której możemy tutaj kogokolwiek winić, tak? No bo to, czy dane przedsiębiorstwo będzie bardzo negatywnie wpływać na społeczeństwo, na środowisko, zależy od przedmiotu tej działalności, od uzyskania decyzji środowiskowej, potem pozwolenie na budowę. Tak więc samo uchwalenie planu miejscowego nie jest jednoznaczne z umożliwieniem zbudowania czegoś, co będzie komuś przeszkadzało, co będzie źle oddziaływać na środowisko, gdyż tak naprawdę dużo postępowań administracyjnych, które będą następne w stosunku co do planu miejscowego, będzie właśnie to sankcjonować. Zostańmy na chwilę przy tej działalności uciążliwej. Bardzo trudno znaleźć działalność produkcyjną, która nie jest uciążliwa. W związku z tym, czy uchwalanie nawet w planie zagospodarowania przestrzennego terenów pod inwestycje, nie ujmując takiego zapisu jak uciążliwość,
Czy nie pozbywamy się w tym momencie, czy gmina nie pozbywa się większości inwestorów, czy większości inwestycji, które mogłyby tutaj powstać? I tak, i nie. Sam jestem zwolennikiem, żeby tego typu działalność jak najbardziej była na terenie naszej gminy, ale była bardziej oddalona od miejscowości Pelpin. W tym konkretnym przypadku, o którym teraz mówimy, jest taki trochę inny przypadek z uwagi na to, że inwestor sam ma obok swoją działalność gospodarczą, tak? Podejrzewam, że gdyby nie to, że on ma obok tą działalność gospodarczą, radni by nie uchwalili tego typu zagospodarowania przestrzennego, tak? Natomiast co do samej ewentualnej możliwości, uważam, że musimy podejmować takie uchwały na terenie bliżej, bardziej oddalony od miejscowości Pelpin. Musimy po to, żeby przyciągać inwestorów oraz po to, żeby umożliwić po prostu ludziom prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast musimy też w tych uchwałach dobrze opisywać, jaki rodzaj działalności tam podejmujemy, bo samo pojęcie działalności uciążliwej i nieuciążliwej jest bardzo ogólne. To nie jest definicja nigdzie w żadnym akcie prawnym wskazywana i tak naprawdę dzięki orzecznictwom sądów jesteśmy w stanie stwierdzić, że działalnością uciążliwą jest to, co jest wymienione w rozporządzeniu Rady Miejskiej w przedmiocie działalności, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko, tak? Tylko z drugiej strony mamy tam bardzo dużo przedmiotów działalności, ponad kilkadziesiąt, kilkaset tak naprawdę z podtypami, gdzie obok elektrowni są pola golfowe, jezdnie, stacje paliw, tak, oraz warsztaty mechaniczne i wszystkie. I jedne są potencjalne szkodliwe dla społeczeństwa, drugie zawsze są szkodliwe dla społeczeństwa. Tak więc powinniśmy podejmować te uchwały, sięgać do tych przepisów, wykluczać z ewentualnego planu zagospodarowania przestrzennego tego, czego na pewno byśmy nie chcieli, a to, co zostawimy, no to ewentualnie potem sankcjonować w drodze właśnie uzyskania decyzji środowiskowej, bo decyzja środowiskowa mówi to, czy ta działalność, mimo tego, że formalnie jest uciążliwa, faktycznie będzie dla środowiska uciążliwa czy dla mieszkańców, bo tak też nie musi być, bo są przedmioty działalności, które ze swojej własnej istoty zawsze będą uciążliwe pod kątem prawnym, tak? Natomiast to, czy one będą faktycznie emitowały do środowiska niemiłe zapachy, tak, czy może będą zatruwały środowisko, czy może będzie się wiązać z dużym hałasem, to nie jest równoznaczne z uwagi na to, że różne technologie są zastosowane, tak, tak więc tak samo przez zakład przetwórstwa mięsnego, który powstał 50 lat temu, będzie pod kątem prawnym zakład, tak samo zakładem przetwórstwa mięsnego, który powstanie dzisiaj, ale technologie w tych różnych zakładach na pewno są różne oraz różny stopień emisji z tych dwóch zakładów płynie. A to, jak dużo płynie, to też wynika z decyzji środowiskowej i raportu. Tak więc reasumując, uważam, że musimy podejmować takie uchwały na terenach bardziej oddalonych od gminy Pelpin oraz tak sprecyzować te przepisy uchwały, żebyśmy potem mogli je dopasować do tego przedmiotu działalności, który wynika z rozporządzenia. Skoro pan radny już wspomina o terenach dalej oddalonych od miasta Pelplin, inwestor planował początkowo wybudować tę inwestycję w okolicy GPZ-u, w okolicy Pszoku. Tam też w 2018 roku był rozpoczęty projekt zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego w miejscu oddalonym od najbliższych zabudowań pięciokrotnie dalej niż tutaj ta działka w okolicy obwodnicy, dlaczego ten projekt przestał być procedowany przez Radę Miejską? Przestał być procedowany przez Radę Miejską? No po prostu łatwiej byłoby powiedzieć, że nie osiągnął finalnego efektu. Z tego co pamiętam, faktycznie procedowaliśmy, czyli Rada Miejska procedowała nad podjęciem uchwały co do przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego. Taką uchwałę podjęliśmy. Zapewne cała ta procedura była wszczęta przez inwestora, który chciał wybudować tam swój zakład. Z tym, że o ile dobrze pamiętam, nie miał tytułu prawnego do tej nieruchomości i ta nieruchomość, która tam była położona, mogła być przedmiotem jego własności, ale wówczas nie była i byłaby to alternatywa dla nieruchomości położonej tutaj bliżej Pelplina. W związku z tym, że taki wniosek wpłynął, przystąpiliśmy do sporządzenia planu, podjęliśmy tą uchwałę. Potem plan został sporządzony w tej części i został wyłożony dla mieszkańców. Zostały zgłoszone uwagi, one też były przedmiotem debaty i dyskusji. Natomiast po zakończeniu rozmowy nad tymi uwagami nie procedowaliśmy już potem nad podjęciem uchwały w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu. W związku z tym burmistrz no nie przekazał nam tej uchwały do wykonania. Bardzo prawdopodobne, że ona jest gotowa i czeka do podjęcia, z tym, że nie wiem, czy to jeszcze jest komukolwiek potrzebne, tak? Bo jeśli inwestor już nie jest zainteresowany tym terenem, jeśli nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, no to po co zmieniać tam plan, skoro i tak on nie będzie żadnej inicjatywy wykazywał, żeby tam inwestycja ta powstała. Natomiast też pytanie do inwestora, czy w ogóle mu się to opłaca, no bo dofinansowanie w
cały czas dofinansowaniu oraz w dokumentacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jest mowa o nieruchomości położonej przy obwodnicy Pelplina. Dofinansowanie zostało udzielone do nieruchomości położonej przy obwodnicy Pelplina. Postępowanie w przedmiocie uzyskania decyzji środowiskowej również dotyczy tej nieruchomości przy położonej przy obwodnicy Pelplina. W związku z tym, że inwestor nie podjął żadnych innych czynności, oprócz tego, że zgłosił pewną chęć, zamiar budowy zakładu oddalonego w drugim kierunku, czyli w kierunku pięciokrotnie oddalonej miejscowości Pelplin, nie podjął innych czynności, tak więc sądzę, że to już chyba jest trochę zbędne na tym etapie, tak? No, cały czas można o tym rozmawiać, jeśli by wyraził chęć, żeby tam zbudować ten zakład i pozyskałby tytuł prawny nieruchomości, w mojej ocenie nie ma przeszkód, żeby podjąć uchwałę i żeby on wtedy mógł tam rozpocząć inwestycje, ale podejrzewam, że są duże, duże problemy w związku z dofinansowaniem i już bardzo zaawansowanym etapem administracyjny w tym zakresie. Czy Rada Miejska na chwilę obecną, w dniu dzisiejszym, może zmienić plan zagospodarowania przestrzennego na terenie tej działki w okolicy obwodnicy Pelplina? Czy Rada Miejska może jakby zmusić inwestora poprzez swoje działania do tego, aby wrócił do jednak planowania inwestycji na terenie w okolicy Pszoku, w okolicy GPZ-u? Trzeba to rozgraniczyć pod kątem formalnym i teoretycznym, tak? Pod kątem teoretycznym istniałaby taka możliwość, no bo moglibyśmy teraz podjąć uchwałę, która by tak naprawdę zezwoliła inwestorowi na wybudowanie tej inwestycji na miejscowości dalej oddaloną od Pelplina. Jednocześnie moglibyśmy przystąpić do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przy nieruchomości położonej przy obwodnicy Pelplina. Jeśli zmiana planu by nastąpiła wystarczająco szybko, to mogłoby to tak naprawdę uniemożliwić inwestorowi zbudowanie tej inwestycji, gdyż w mojej ocenie przed wszczęciem postępowania o pozwolenie na budowę, gdyby zmieniony był ten plan miejscowy, inwestor by nie dostał tego pozwolenia na budowę. Natomiast dlaczego w praktyce, w mojej ocenie, to też jest niemożliwe? Z uwagi na to, że procedura planistyczna jest specyficzną procedurą, która dla swojej ważności wymaga upłynięcia pewnych terminów, tak? Czyli musielibyśmy teraz przystąpić do sporządzenia planu. Ten plan musiałby zostać sporządzony, potem musiałby zostać przedłożony, czyli wyłożony dla mieszkańców. Po zgłoszeniu uwag, te uwagi musiałyby zostać rozpatrzone i potem ewentualnie moglibyśmy myśleć o podjęciu uchwały, która by weszła w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dopiero potem możemy mówić, że to jest nasz akt prawa miejscowego. W związku z tym jest to bardzo dużo czasochłonnych czynności i podejrzewam, że szybciej inwestor by zdążył o wystąpienie o pozwolenie na budowę, niż my byśmy to skończyli, tak? Czyli to czasowo praktycznie jest niemożliwe już teraz do wykonania. Natomiast druga rzecz, trzeba mieć też na uwadze, że jeśli podjęliśmy taką uchwałę, no to inwestor tej nieruchomości, którą teraz ma przy obwodnicy, by nie wykorzystał w takim samym stopniu, jak mógłby korzystać wcześniej. W związku z tym mógłby żądać odszkodowania od gminy z tego właśnie powodu. Faktycznie w ramach procedury wchodzą różne sposoby zaspokojenia takiego odszkodowania, ale dalej to mogłoby się wiązać. Też nie chcę tutaj wchodzić w kazuistyczne tam przypadki, które mówią w jakiej wysokości to byłoby odszkodowanie, ale na pewno groziłoby wielomilionowe odszkodowanie z tego tytułu, że przez naszą działalność inwestor stracił tak naprawdę dużo środków i my uniemożliwiliśmy mu zbudowanie inwestycji, podczas kiedy on już był na takim wysokim etapie zaawansowania. Tak więc z jednej strony chodzi o czas niezbędny do zmiany planu, z drugiej strony o ewentualnie gospodarkę finansową gminy, nie? Czy ona by to wytrzymała? Natomiast czasowo podejrzewam, że już byśmy na to nie zdążyli. Takie coś rok temu, półtorej roku temu mogłoby mieć sens, mogłoby mieć miejsce, natomiast tak jak wspomniałem, inwestor dostanie pozwolenie na budowę, i w ramach tego pozwolenia na budowę będzie mógł to zbudować. Tak więc my musielibyśmy podjąć tę uchwałę przed wydaniem tej decyzji pozwolenia na budowę. Na chwilę obecną inwestor już jest przed dniu uzyskania decyzji środowiskowej, a następnym etapem już jest wszczęcie postępowania, właśnie udzielenie pozwolenia na budowę. Tak więc podejrzewam, że to byłoby wręcz czasowo prawnie niemożliwe. Czy dzięki działaniom dotychczasowym inwestora gmina się rozwija? Bo padają takie zarzuty w internecie, w mediach społecznościowych, aby inwestor wybudował to pod swoim domem. Czy inwestor jest mieszkańcem gminy Pelplin, czy zamieszkuje gminę Pelplin, czy rodzina inwestora też jest tutaj mieszkańcami gminy Pelplin, czy inwestor jest tylko takim człowiekiem z zewnątrz, który przychodzi tutaj, buduje swoją inwestycję i tak naprawdę nie liczy się z głosem mieszkańców, nie liczy się z tym, czy będzie zatruwał tu środowisko, czy może faktycznie
jest tak, jak on mówi, że ta inwestycja nie będzie wpływała negatywnie na środowisko. No, panie redaktorze, to jest też bardzo ogólne pojęcie. Czy inwestor przyczynia się do rozwoju gminy? No tak, każdy inwestor się przyczynia do rozwoju gminy. Każdy inwestor w ramach swojej działalności płaci podatki, tak? Dzieli się tak naprawdę swoimi dochodami ze Skarbem Państwa, jednostką samorządu terytorialnego, czyli można powiedzieć, że z samego faktu, że istnieje i zarabia, też pomaga gminie. Ewentualnie dodatkowym znaczeniem albo wartością, którą inwestor mógłby przyczynić się do rozwoju gminy, jest wspomaganie kultury, sportu, czyli jakby takich czynności, których nie musi robić, ale które są dla ludzi na tyle istotne, że po prostu zwiększają ich zaufanie co do inwestora, tak? Tak więc jak inwestor, tak jak każdy, przyczynia się do rozwoju tej gminy. Wiem, że też wspomaga drużynę koszykarską, tak więc wykazuje więcej tutaj intencji związanych z rozwojem naszej społecznej tutaj lokalnej sportowców. Natomiast z tego co wiem, też jest mieszkańcem naszej gminy, dycha tym samym powietrzem, tak więc to go też w pewnym sensie na pewno wyróżnia poprzez inwestorów, którzy wychodzą z zewnątrz. Tak więc na takie pytanie odpowiem twierdząco. Natomiast przywiązanie inwestora do gminy, jego rodziny, to już bardziej pytanie do inwestora. Nie chcę tu być jego adwokatem, jego interesów. Jestem w stanie powiedzieć, że faktycznie tu mieszka. Natomiast jak się zapatruje na tą gminę, czy będzie tutaj jego stałe miejsce zamieszkania albo centrum życiowe, no to już powinien inwestor sam się do tego określić.